Tak sobie pomyślałem, że ta Ewangelia, którą słyszeliśmy przed chwilą, to jest Ewangelia o głupocie człowieka. Bo takich rzeczy, jakie robi rządca, czy robił rządca, o którym jest mowa, to niejednokrotnie jest życie każdego z nas. Co ten rządca robił? Dostał tak jakby od swojego pana najwyższą funkcję. Dostał tereny, dostał ogromną ilość majątku, którym mógł zarządzać i tym majątkiem tak jakby mógł się też dzielić, mógł udzielać pożyczek. To wszystko należało do jego obowiązków. Ale to, co mnie tak dzisiaj zastanowiło w tym dzisiejszym czytaniu, to, że ten człowiek, będąc podwładnym jakiegoś tam bogacza, tak jakby wszystko postawił na nim. Bo o co on się martwił? Że jak zostanie wyrzucony, to go ludzie nie przyjmą do domu. To znaczy, że on swojego domu nie miał. Nigdy go nie kupił. To znaczy, zarabiał pieniądze, zarządzał i myślał, że to tak zawsze będzie. I zobaczcie, jak człowiek właśnie wychodzi gdzieś wyżej, dostaje jakieś stanowisko i stanie się tak, jak w tym przypadku, że pochłonie go grzech pychy, to tak się dzieje. Myśli sobie, że jak jestem w tym miejscu, w którym jestem, to już tak będzie zawsze. Zawsze będzie idealnie, zawsze będzie pięknie i nie myślę w ogóle o przyszłości. Nie myślę też zupełnie o drugim człowieku, który gdzieś tam koło mnie jest. I ta Ewangelia, która właśnie traktuje o głupocie tego rządcy, pokazuje jego przemianę. Jemu zależało na tym, żeby być rządcą, żeby obracać ogromnymi pieniędzmi, żeby móc decydować, żeby móc być prawą ręką tego bogatego człowieka. I zobaczcie, w obliczu, kiedy traci wszystko, kiedy nie ma nic, kiedy nie wie, co się wydarzy w dniu następnym, kiedy nic nie umie więcej, bo nie umie kopać, nie chce żebrać, to wraca do tego, co jest takie, byśmy powiedzieli, bardzo pierwotne. Wraca do relacji. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale to jest Ewangelia tak naprawdę o relacjach. O głupocie człowieka, który przez swoją pychę, przez majątek, którym mógł zarządzać, traci relacje z ludźmi. Traci relacje z ludźmi. I teraz nawrócenie i prawdopodobnie to, co pochwalił Pan Jezus w tej dzisiejszej Ewangelii, to nie jest to, że tam troszkę przyczarował z tymi pieniędzmi. To prawdopodobnie były w ogóle jego pieniądze, bo on na tym, co pożyczał, mógł zarabiać. Więc to, co tutaj napisali, że jest 50 i 80, to prawdopodobnie była dokładnie ta suma, którą on pożyczył tak jakby od tego Pana. A to, co było więcej, to był jego zarobek. Więc tutaj co się dzieje? On tak jakby w obliczu tego, że zostanie wyrzucony, chce nawiązać relacje, które prawdopodobnie kiedyś utracił. I teraz zobaczcie, doszedł do takiego momentu, że pieniądze się przestały liczyć. Że przestały się liczyć pieniądze. On już nie potrzebował pieniędzy. On już nie potrzebował tych 20 czy tam 50 rzeczy, czy beczek oliwy, czy tej pszenicy, tylko on potrzebował relacji. I to, ja tak sobie myślę, że to, co tutaj było w tej rozmowie krótkiej, to był finał tej rozmowy. Że on pozapraszał tych wszystkich ludzi i tam prawdopodobnie była dłuższa rozmowa. A na koniec tej rozmowy było to, słuchaj, ja ci daruję kawałek tego długu. To, co mógłbym zarobić, to po prostu sobie zatrzymaj, nie musisz tego płacić. Zwróć mojemu Panu tylko tyle, ile musisz. Bo przestały się liczyć pieniądze, zaczęły się liczyć relacje. I zobaczcie, ta Ewangelia się nie kończy. To jest w ogóle mistrzostwo świata zawsze u Pana Jezusa, że tak jakby dalszą część tej przypowieści, co się stało, to możemy sobie dopisać sami. Nie wiemy, co się stało. A jeszcze, jak nie wiemy w ogóle, o co poszło, też nie wiemy, o co poszło, nie wiemy, jak to się skończyło, to tak naprawdę w tej przypowieści możemy wsadzić samego siebie. Możemy sobie pomyśleć o tych wszystkich rzeczach, które w życiu zrobiliśmy, które zepsuliśmy, zniszczyliśmy przez naszą głupotę, naszą pychę i tak dalej. I możemy zobaczyć, że możemy to w jakiś sposób naprawiać. I teraz myślę, że warto tak popatrzeć na pewno na swoje relacje z ludźmi, które mam, z ludźmi, których mam w domu, z ludźmi, których mam w pracy, gdziekolwiek jestem. Warto popatrzeć na stanowisko, które zajmuję. Warto zobaczyć na miejsce, nie wiem, w którym mieszkam i sobie uświadomić, że dzisiaj to mam, jutro to mogę stracić. Ale z drugiej strony, jeśli wiem, że jutro to mogę stracić przez moją głupotę,
to zanim to się stanie, to też jest ważne, myślę, to zanim to się stanie, to muszę zweryfikować, czy oby wszystko na pewno robię dobrze. Bo mogę zajmować to stanowisko, mogę mieć przepiękne, cudowne relacje, mogę te relacje rozwijać, mogą to być przepiękne relacje miłości, tylko ja nie mogę tego psuć. Bo kiedyś może przyjść właśnie taki moment, że muszę zdać sprawę z mojego zarządu, że muszę zdać sprawę z moich pieniędzy, mojej pracy, moich relacji, mojej miłości i wszystkiego. I wtedy będzie płacz i zgrzytanie zębów, jak Pan Jezus powie w innym miejscu, a do tego możemy nie dopuścić. Pan Jezus dał nam przypowieść, żebyśmy się uczyli na błędach jakiegoś tam człowieka, jakiegoś tam zarządcy. Nie musimy powielać tego, co on zrobił. Możemy żyć naprawdę dobrze. A jeśli znowu coś pójdzie nie tak, to trzeba nam odkryć, co w tym życiu jest najważniejsze. Nie są to pieniądze, nie jest to praca, nie są to nie wiadomo jakie wielkie rzeczy. Jest to po prostu miłość do drugiego człowieka. Są to relacje, które właśnie tak jakby na koniec tej Ewangelii są pokazane, że to są zdrowe relacje. Czyli jeśli już popsujemy bardzo, to przynajmniej spróbujmy wrócić do zdrowych relacji z innymi ludźmi. Może nauczmy się przepraszać, może nauczmy się właśnie nie wynosić się pychą, nie być człowiekiem, który jest egoistą, ale zobaczyć, że ten drugi człowiek też ma potrzeby i absolutnie nie mogę go w żaden sposób wykorzystywać. Amen.